I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elex. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek w tym rzucie nagrań, jaki robię. Następny prawdopodobnie będzie za 2 tygodnie, ale to nieistotne. Otóż postanowiłem, że w tym odcinku zajmiemy się questami dla szponów, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale miałem problem z dostaniem się do skarbca Księcia. I okazało się, że to było dużo prostsze, ponieważ jaki ja błąd popełniałem? Zaznaczałem sobie po prostu to i zaznaczałem sobie po prostu o to zamiast konkretny quest i przez to miałem tylko pokazany skarbiec, a jeśli zaznaczymy konkretny, to na mapie zaznaczy się nam Slater, czyli NPC, którego prawdopodobnie trzeba będzie zamordować. I on będzie posiadał w swoim truchle notatkę z kodem do sejfu. Więc ta. A przy okazji skorzystajmy, że mamy zajebisty miecz i wyczyśćmy tą pustynię. Oj, naprawdę jest różnica, aczkolwiek trochę będzie mi brakować. Trochę będzie mi na pewno brakować tego statusu elektryczno. Aha, czyli jest prawdopodobnie jakaś grota. Nie inaczej. Tak, i tu z tego co widzę jest kryjówka łupiewców. Chcesz walczyć? Tak. Au. Dobra, poczekaj, aż sami się pozabijają, bo są kretynami. Okej, źle to wyszło. Okej, to trzeba będzie jakoś inaczej rozwiązać ten problem. Znowu będę musiał skasować tego jaszczura. Prawdopodobnie. A tam jest. Ale ciekawe zjawisko. Elektrownia wiatrowa na pustyni. Nie wiem, jaki jest tego sens, ale okej. Okej. Oj, prawdopodobnie skorzystam z tego, że niedługo będę w forcie ponownie i zgarnę perka, który zwiększy jeszcze bardziej moje umiejętności do walki w zwarciu. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Chcesz walczyć? Tak. Dobra, i wychodzimy. I quick save. Nie popełniajmy 2 razy tego samego błędu. No dobra, to jest problem. Problem polega na tym, że ten pojeb ma miotacz ognia. I w dodatku niebezpieczny jest skurwysyn. Okej, tego się nie spodziewałem. A tego to tym bardziej. Dobra, zgłoszę, że gierka mi się wyjebała, co mi szkodzi. Okaże się pewnie, że safe jest jebnięty. Oj, konsola mi się zamieniła w odkurzacz. W odkurzacz przy okazji. Kurwa macie, naprawdę nie ogarniam, jakim cudem ta animacja automatycznego zapisu ma taki tragiczny klatkaż. W ogóle jestem ciekaw, jaki byłby kanoniczny wybór Jaxa w wyborze frakcji.
Podejrzewam, że chyba kanonicznie chyba do Jaxa bardzo pasuje, że zostały berserkiem. A dlaczego, to się wyjaśni później w fabule. Ale w sumie to chyba było... Wykryto poważne zagrożenia. Zalecany natychmiastowy odwrót. Chciałbym, ale ja tego tak nie zostawię. Dobra, jak to mawiałem, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Tylko muszę to jakoś lepiej rozegrać. Wykryto poważne zagrożenia. Zalecany natychmiastowy odwrót. Shut the fuck up. No strzel. No strzel. Teraz nagle celnie strzela, ta? Noż kurwa, co to za oszustwo. Ja pierdolę. To jest irytujące. Dobra, i teraz szybko. Oczywiście. Okej, okay, spoko. Ale mamy już plan, który wygląda na to, że ma szansę powodzenia. Nie na Izapoda, pojebało cię. Noż kurwa, no trafi mnie zaraz. Oj, nawet to jest efektywna taktyka przeciwko niemu, z tego co widzę. Dobra, muszę go sprowokować, żeby schował tą zabawkę. Okej, okay, tak jak na przykład teraz. Nie! Aj. Umieraj. Śmieć. Krony, mógłbyś spierdalać stąd? Dobra. Krony, wypierdalaj. Do obozu wydanie. Chodź za mną. A bo dobra. Czekajcie, niech on stąd wyjdzie. Wyłaź. Dziękuję. I nie pchaj się tu. Okej. Okay. I Slater powinien mieć teraz przy sobie notatkę, z której powinienem móc shut the fuck up, do jasnej cholery. To jest naprawdę irytujące, że... Znaczy nie, no normalnie to w niczym nie przeszkadza, ale wiecie, to jest problem tylko i wyłącznie jak się robi let's play z gry. Że ja coś mówię, a on nagle ni z gruchy, ni z pietruchy zaczyna gadać. Dobra, i to chyba tyle, co miała mi do zaoferowania ta lokacja. Teraz sprawdźmy, czy mamy tą notatkę, żeby nie było fuck upu. Notat. No nie widzę za bardzo. No mały syf mi się zrobił. Chyba że to lis z pogróżkami. Nie. Czy to jest to? Dobra, nieważne, nieistotne. Ja w każdym razie znam ten kod. Więc
Teleport do bunkra księcia. 8, 6, 4, 1. Tak, sprawdziłem w internecie, czemu pytacie. No sorry, ale jak ja mam taki pierdolnik już w tym ekwipunku, to sami rozumiecie. Nie mam za bardzo ochoty tracić na tym więcej czasu, a w internecie łatwiej można to sprawdzić. I jest problem z głowy. I ten kod jest tu. Wchodzę w to. Okej, to mamy załatwione. To jeszcze okraść. To jeszcze zostały nam dwa questy. Jeden z nich to jest okraść tego barona. Więc. A zaczniemy od tego. Na styk, proszę bardzo. Dobra, Ta, zdecydowanie to jest ostatni odcinek, jaki robię w tym rzucie nagrań. Bo już mi cały flow siadł. Czyżby miał ją Cindy? Kiepsko ci idzie skradanie. Okej, dobra, spoko, tylko... A, chyba że tam. Idź stąd! No dalej, spodnie w dół. Co jest? Tak, tak, nie mamy zbyt wiele czasu. Z tego co wiem, to dla ciebie nie problem. Okej, nagranie ogarnięte i udało nam się nie narazić na problemy, aczkolwiek co mnie to obchodzi w sumie. I cześć, a chyba że klucz musimy po prostu zdobyć. No prawdopodobnie musimy okraść baronowego księcia. Znaczy się baronowego... Ale na wszelki wypadek zapiszę. Cholera. Dorwać złodzieja. Sorry, ale musimy cię zabić. Nie ucieknie przed nami. Nie no dobra, żarty żartami, ale... No siadaj. Usiądź na swym tronie. Mam. Okej. I w sumie pytanie za 100 punktów. Gdzie jest skrzynia, która otwiera ten? Co tu robisz? Nic tu po. Dobra, wychodzę. Będzie, jeśli sobie pójdziesz. Okej, to teraz jedyne, co, jak rozumiem, to co muszę zrobić, to skitrać te fanty do skrytki, której będziemy mieli najbliżej. Oto jest pytanie. W sumie jestem ciekaw, czy to jest ostatni już rzut questów od szponów, czy coś jeszcze będzie. Czy gdzie nas to w ogóle prowadzi? A, okej. Nara, to za mną będzie najbliższa jednak.
sumie tak, Ignado już okradliśmy. Tawar również, no to... Berserków chyba też już okradaliśmy, no to chyba tyle będzie. Czekajcie, tu jest eliksir. Biorę. Nagrania dostarczone. Eleks dostarczony. Zdobyłem klucz szalonego Boba. Zobaczmy, co dalej. Jest tu jakaś notatka. Okej, wrócić do Hektora. Da się zrobić. A, i tylko, że ja znowu prawdopodobnie będę szukał pół godziny tego wejścia. Bo z tego, co pamiętam, jest sposób, żeby odblokować... Żeby sobie odblokować właśnie wejście. Tylko problem polega na tym, że ja go nie pamiętam. Więc sami rozumiecie. Problem polega na tym, że tego standardowego wejścia do kanałów też nie pamiętam. Ech, ci złodzieje ich gildie. Zawsze z nimi tyle problemów. No ale cóż. Dobra, to chyba będzie za tymi drzewami. Albo i nie. Albo ja znowu coś mylę. Czy naprawdę muszę sprawdzać moje stare odcinki, żeby przypomnieć sobie... No, tam dalej to już jest. Walić to. A czekajcie, a może tu? Może tam jest jakiś tunel? O ja pierniczę. Szczerze mówiąc, nie do końca podoba mi się wątek związany... Powiem wam tak, nie jestem jakimś też wielkim fanem gildii złodziejów z Gothica 2, żeby nie było, ale... Tutejszej gildii też za bardzo tak fanem nie jestem, a robię dla nich, bo wiecie, bo hajs. O, czekajcie, coś dzwoni, bo kojarzę właśnie tą altankę. Chociaż dziwne, że nie oszabrowałem wcześniej, ale nieważne. Pamiętam, że to na pewno było skitrane za jakimiś drzewami. No ja pierdolę, czy ja naprawdę serio będę musiał zapierdalać naokoło? Dobra, nie poddajemy się, jeszcze się tu rozejrzyjmy. No tami się wydaje, że jest coś ukrytego, tylko że problem polega na tym, że nie było za bardzo, no. O ja pierniczę. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Co ja mogłem wygooglać, jak odblokować ten włas w Abessie. No ale cóż.
Dobra, i teraz pytanie, czy to będzie gdzieś... Bo od tej strony jeszcze do nich nie szedłem. Zobaczmy, rozejrzyjmy się tak delikatnie. Ja rozumiem, że bezpieczeństwo i w ogóle, ale no jeżeli już nawet członkowie tej gildii nie mogą sobie poradzić ze znalezieniem wejścia, no to coś tu chyba robicie nie tak. Szanowni złodzieje, dobra, wiecie co? Ja już się kompletnie zgubiłem, to żeby nie tracić jeszcze więcej czasu. W sumie na szybko w tym czasie jak się ładuje, zgooglnę sobie. Kryjówka szponów, wejście. Okej, dobra, mniejsza o to. Nie będę teraz tego szukał. Może w ramach ciekawostki, może potem pokażę, jak się sam dowiem. A na razie idziemy normalnie. Mam nadzieję naprawdę, że ja po raz ostatni do nich idę, bo jeśli nie, no to będę musiał przeszukać internet, jak otworzyć ten włas. No to z pewno, bo wiecie, w Gothicu 2 było tak, że jak wykonaliśmy zadanie inicjacyjne z kradzieżą pierścienia Konstantina dla Gildii Złodziejów, to wtedy w nagrodę dostaliśmy kluczyk od przywódczyni. Dostaliśmy w nagrodę kluczyk od przywódczyni tej gildii, który pozwalał nam otworzyć drzwi w gospodzie Hanny, co pozwalało nam na niepokonywania za każdym razem tej cholernej drogi, jak chcieliśmy dostać się do siedziby gildii. I fajnie byłoby, gdyby w tej grze działoby to na podobnej zasadzie, ale nie, wykonaliśmy już ileś tam zadania, dalej musimy zapierdalać. A jeszcze... A ja w dodatku, żeby było śmieszniej, kompletnie nie mogę teraz sobie przypomnieć, gdzie było to cholerne wejście. A, umieraj. Dobra. Spokojnie. Bez nerwów. O, tego na przykład w ogóle sobie nie przypominam, żeby było śmieszniej. Czekajcie, a ta, co tam jest? Teraz wygląda na to, że po prostu musimy iść jeszcze dalej. Oj, tu są jakieś krzaczory, to może to jest to. Teraz spróbujmy tełdy. Tu się... No wespnij się. Nie wespnij się.
Teraz się wespnie. O, to chyba będzie tu. Już poznaję. Dobra, w końcu udało się. Naprawdę tak przekombinowaliście. Hektor, złama się. Gdzie on kurwa jest? A, tu jest. Zbyt długo gotowana owsianka jest ohydna. O, dobrze cię widzieć. Rozumiem, że dostałeś moją wiadomość. Tak. Doskonale. Nie chciałem odchodzić bez pożegnania. Co się stanęło? Co się stało? Ty się stałeś. Pomogłeś nam zgromadzić zasoby, których potrzebowaliśmy, by się stąd wynieść. Oczywiście, jeśli chcesz odejść z nami, to zapraszamy. Jakim cudem wam pomogłem? Wszystkie twoje zadania miały określony cel. Dzięki nim odkryliśmy bezpieczną drogę przez góry i teraz możemy się tam przenieść. To dlatego potrzebowaliście zapasów z Goliet? Tak, to konieczne w czasie długiej podróży. Dlaczego potrzebowaliście planów kolosa bojowego? Z tych samych powodów, z których zależało nam na wybadaniu kleryków. Względy bezpieczeństwa. Potrzebowaliśmy także czegoś na wymianę. Jeśli będziemy w stanie produkować własne mechy, zawsze będziemy mogli zarobić kilka kryształków. Dlaczego potrzebowaliście nagrania z fortu? Facet z tego nagrania przeprowadzi nas przez góry. Nagranie było nam potrzebne, by go do tego przekonać. Wydedukowanie, dlaczego mogliśmy potrzebować eleksu i broni, nie jest chyba trudne. Dołączę później. Jeśli sądzisz, że sam sobie poradzisz, nie ma sprawy. Poradzę sobie. Skoro tak twierdzisz, dość gadania. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia, zanim ruszę. Oto pierwsza z nich. Weź ten klucz. Zabrałem już wszystko, czego będę potrzebował podczas podróży. Możesz zabrać to, co zostało w mojej skrzyni. Do zobaczenia po drugiej stronie gór. Oby wszystko szło po twojej myśli. Okej, okay, spoko. No i podejrzewam, że to możliwe, że nie jestem pewien, czy to prowadzi nas do dalszej, czy to będzie kontynuacja jakby wątku. Hektor, jakby ci to powiedzieć? Ja sobie już dawno wziąłem z tej skrzyni wszystko, co chciałem. No ale wracając, nie wiem, czy to jest w sumie... A, w sumie pogadajmy może z resztą. Bardzo nam pomogłeś. Masz mój klucz. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Trochę mi żal odchodzić. Myślałam, że spędzę tu resztę życia. Jednak życie to ciągła zmiana. Proszę, to klucz do mojej skrzyni. Weź sobie coś z tego, co w niej zostało. Czyli nic. Naucz mnie czegoś. Dobra. A ona rzemiosła uczyła. Nie podoba mi się pomysł zostawiania tylu zapasów, ale lepiej, żeby były u ciebie. Proszę, weź ze skrzyni wszystko, czego zapragniesz. Okej, okay, czyli nie musiałem ich okradać. No ale cóż. Dobra, no to podejrzewam. No to powiem tak, ja mam podejrzenie... Mam podejrzenie, że to chyba jest koniec wątku szponów. Że raczej... Zresztą może Ravena jeszcze dopytam, czy jest coś jeszcze. Ale podejrzewam, że to chyba jest tyle. No to to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zobacz, jeszcze tak z ciekawości zobaczę, co nam jeszcze zostało do zrobienia. No tak naprawdę niedużo jest tego. No tu już nic. A tu kwestia po prostu poziomu. A jeszcze trochę brakuje. No nic, no to plan na kolejne odcinki mam taki, żeby spróbować jeszcze zrobić tego questa Ewy, które nie zapisało mi się z dzienniku jakiegoś powodu. Będę musiał wyczytać sobie w internecie, posiłkować się internetem, jak pociągnąć jej wątek do przodu. Chyba, że się nie da w tym akcie, bo po prostu no to najwyżej potem... To najwyżej potem, wiecie,
przejdę do drugiego aktu, żeby kontynuować questy poboczne. Ale póki co to było na tyle. Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.